Dzień dobry, nazywam się Wiktor Zborowski, czytam książkę Aleksandra Patkowskiego Sandomierskie, Góry Świętokrzyskie. Zadziwiło mnie, że tak poważna publikacja dostarczyła mi tylu niesamowitych wiadomości, ciekawostek, o których nie miałem zielonego pojęcia. To było fascynujące dowiadywać się o tym, jak to wszystko powstawało od zarania dziejów po wiele, wiele, wiele set lat później. Pamiętam, w czwartej czy może piątej klasie szkoły podstawowej mieliśmy wycieczkę szkolną właśnie w Góry Świętokrzyskie. To już dwie rzeczy zapamiętałem. Zmumifikowane zwłoki Jeremiego Wiśniowieckiego. Zadziwiło mnie to, że on był tak niedużego wzrostu. To nawet nie chodzi o porównanie z moim wzrostem, tylko w ogóle, że on był taki czegoś nieduży. To mnie zadziwiło. A potem zwiedzaliśmy Oblęgorek, czyli ten dworek, który naród podarował Henrykowi Sienkiewiczowi za jego twórczość. Tam już byłem żywiej zainteresowany, ponieważ już znałem całą trylogię. To tak z wczesnej młodości.